Dzień dobry, nazywam się Jolieta Czanowska. Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki. A to jest nasz podcast Mam parę uwag. Lato się kończy, a my mamy korączkę. <laughs> Przepraszam, nie wytrzymałem. <laughs> Co za sucha. <laughs> Tego się nie spodziewałem, tak, długo nad tym myślałem. Nie, właśnie to było tak. Instant Kill. Okej. Okay. Ale pomyślałem sobie, że teraz niechcący uwieczniłem ten podcast w historii. W sensie, o teraz już nie, nie jest uniwersalny, nie można go słuchać no, kiedykolwiek. No, dlaczego? Nie jest już zatopiony w kamieniu. No, idealnie jak diament, tylko ma po prostu datę ważności. Nagrany 15 września 2023. <grym> Okej. Okay. Ale niech tak będzie. No dobra, koniec lata, tak, tak. No... Żeby nie było, to nie jest nasz pomysł. O... Chociaż uwielbiamy ten film. No tak, właśnie chciałam od tego zacząć, że prosiliśmy was, żebyście nam jakieś sugestie dali co do podcastów, filmów, tematów, o których moglibyśmy porozmawiać. No i. Nie wiadomo czemu wybraliśmy gorączkę. Nie wiadomo czemu wybraliśmy gorączkę. Chociaż pojawiła się w sugestii. Nie, nie, oczywiście, że się pojawiła. To jest jedna z sugestii. Nie wiem, ja po prostu zobaczyłam gorączkę i pomyślałam: tak, kocham filmy Michaela Mana. To jest jeden z moich ulubionych reżyserów i nawet nie pamiętałam o tym, że to jest jeden z moich ulubionych reżyserów. Po prostu nagle, nagle mi się otworzyła jakaś klapka w głowie, więc napisałam do ciebie, bo byłeś akurat na festiwalu w Wenecji. Gdzie swoją drogą pokazywano nowy film Michaela Manna. No właśnie, może to... Nie, tym... ja myślę, że lepiej spuścić zasłonę milczenia. Tak? Ferrari to jest to, to jest nieudane jest włoskie kino. To nie jest ten Michael Mann, którego kochamy. Chociaż okej, okay, zdania są podzielone. Istnieją osoby, którym ten film się podobał czy relatywnie mm -hmm. podobał. Mnie się on relatywnie nie podobał. Ale <laughs> to jest smutne, bo tam Adam Driver jeszcze jego Adam Driver ręce. idealnie obsadzony po nazwisku. <laughs> A co, dużo jeździ samochodem? Trochę jeździ. No jak we wszystkich filmach Michaela Manna musi być... E, musi jakiś... być mężczyzna i musi być samochód. Musi być mężczyzna, musi być samochód. Co, co w Ostatni, takim razie? <laughs> ostatnim Mohican. Ale oni tam dużo biegają. Słuchaj, Oj, spadły, spadły słuchawki. Oni tam dużo bieg biegają e, i też biegną w zwolnionym tempie. A jest go na koniach? Właśnie, mało jest koni. Mało, mm. właśnie, mało jest koni. Dużo jest biegania. Naprawdę. To jest film, w którym Daniel day Lewis biegnie z rozwianym włosem, z, roz z heustaną koszulą. To jest śmieszne, bo ja zawsze, jak myślę Michael Mann, to, to Ostatni Mohikanin jest takim filmem, który trochę nie pasuje. W takim sensie, że jak myślę Michael Mann, to myślę mężczyzna, miasto. Mokre. Miasto, masa, maszyna. Mokre ulice. Samotny mężczyzna. Światła. W metropolii. Światła neonów. Syntezator. No tak, splin. No, więc Patrzymy się w dal. Tego absolutnie nie ma w ostatnim okresie. Tylko mężczyzna się ostał. Jest mężczyzna, ale jest on jest mężczyzna smutny w lesie, więc może, może to jest. I patrzący w dal. Albo nad wodospadem. Smutnym, tak. smutnym wzrokiem patrzący w dal i z rozwianym włosem. Więc. Mhm. Ale są wszystkie manowe, manowe jakby cechy i ogólnie bardzo polecam Ostatniego Mohikanina. To jest wspaniały film. Jest przygoda, jest świetne aktorstwo, jest piękny romans. Są sceny bitewne, jest oblężenie fortu. bo ty lubisz kostiumy, no tak. Ja, a ja wolę Wielkomiejski Splin. Ty wolisz Wielkomiejski Splin. No dobra, a czy to jest twój ulubiony film Michaela Mana? W sensie e... Ostatni Mohikanin? Nie. Hmm. Ha. No to w takim razie um, musi to być gorączka. Jest to gorączka chyba. Wydaje mi się, że to nawet nie ma konkurencji. Znaczy, to... to jest facet, który nakręcił dużo dobrych filmów, ale gorączka i długo, długo nic. Nie, ja bym się nie zgodziła, bo ja, ja po prostu. Bo to jest tak. Nawet sam Michael Mann twierdzi, że on nie, robił, on nie robi filmów gatunkowych. W sensie, że gorączka nie jest filmem gatunkowym. Że to jest bardziej dramat, nie wiem, psychologiczny. Ja się akurat z tym zgadzam, mhm. że to są w sumie filmy autorskie, że musimy o filmach Michaela Manna, że to o Ameryka, właśnie gorączka, właśnie strzelanina, właśnie coś. Tak, i on się mhm. posługuje tym gatunkiem. Robi filmy kryminalne, można powiedzieć, czy właśnie jakieś. Yy, Detektywistyczne, nie wiem. Policyjne. <laughs> Policyjne. No dobra, ale to jest trochę takie to i to tomato, co w sensie. No, czy gorączka jest kinem motorskim, czy kinem gatunkowym? A co za różnica, jest jednym i drugim. W sensie. No to tak, się ja wyklucza, właśnie to nie, się nie ja właśnie, o to chcę, chcę, właśnie do, do, do tego zmierzam. Że, że na przykład jak weźmiemy taki film, jak Miami Vice, który na wierzchu jest filmem. O policjantach tropiących narkotykowe jakieś przestępstwa, mhm. prawda? A w gruncie rzeczy to jest historia miłosna, a w ogóle praktycznie jakby, to, to jest jakby arthouse trochę. To Jak, jest. To. Prawda? I, I dlatego on się bardzo często ludziom nie podoba w sensie Miami Vice, że, że jakby nie, myślą, że dostaną właśnie gorączkę 2, że dostaną jakiś dramat policyjny, a to jest, kurde. Właśnie, to powinno się na nowych horyzontach oglądać. No to... I tak samo jest Ali o Mah Mohamedzie Alim. A to jest film Michaela Mana, którego nie widziałem. Ooo. Oh. Bo Will Smith... No e, ja wiem, że ty nie jesteś bokserze, fanem. Bokserzy... Ja wiem, ja wiem, ale to to biografia, jest. Biografia. Jest wspania... Trzy razy nie, jak dla mnie. To jest. Wspania... Ale film podobno dobry. Wspaniały jest ten film. Ten film się zaczyna od walki, dos dosłownie. On się zaczyna od walki. Masz przez mm. Pierwsze 20 minut masz sfilmowaną walkę, która jest jakby syntezą tego, co zaraz zobaczymy w filmie. To mhm. znaczy, masz walkę, w której różne rzeczy się dzieją, są rundy. Właśnie Will Smith robi, jakby przechodzi różne jakby stany, prawda? Raz wygrywa, raz przegrywa i tak dalej. I potem masz dokładnie to samo odtworzone w reszcie filmu, mhm. tylko jakby, jako jego biografię. To znaczy, można powiedzieć, że potem jest taka klasyczna klasyczny biopic, że właśnie wspięcie się na szczyt kariery, potem spadek, potem znowu powrót, prawda, ale to też nie jest tak i to, i to jest film, który nie ma klasycznego Trzyaktowej czy pięciaktowej struktury, jak tam kto sobie lubi mhm. na to patrzeć. I to jest też absolutnie arthausowy film. Plus te sceny walki są tak naprawdę z, z, pięknie sfilmowane. Wydaje mi się, że ta wrażliwość to jest to, co przepycha Michaela Mana trochę w stronę. A, a wrażliwość i te akcenty, które on kładzie, to jest to, co przepycha go trochę bardziej na tę stronę arthausowo-autorską. Mianowicie to, że on jest takim bardzo jednak formalistą, że te filmy są takie. Wymyślone. To w gorączce nawet też będziemy mówić, w jaki sposób struktura pracuje w tym filmie, ale też ten jego styl, i no właśnie wrażliwość to jest chyba to słowo. To widać dobrze na tym jego późnym etapie kariery, gdzie on idzie w kamerę cyfrową i to jest taki bardzo dzielący publiczność zwrot. No, bo on to zaczął robić wtedy, kiedy kamery cyfrowe jeszcze nie były takie super mega jak teraz, i ten obraz się trochę odróżniał od takiego klasycznego, kinowego, ziarnistego, teśmowego obrazu. Ale to jest też efekt, z którym celował, wydaje mi się, bo on jest trochę takim impresjonistą, też, co? No, nie, zdecydowanie. Więc to wydaje mi się, że są takie trzy fundamenty jego, jego, mhm. jego kinematografii. Jeden to jest właśnie ten taki, no, styl z grubsza mówiąc. Okay. Styl, impresjonizm, muzyka, emocje. Druga rzecz to są te etosy męskości. <noise> czyli macho samotnik i kobieta, która go nie rozumie. Upraszczając, upraszczając. Zwłaszcza w gorączce, która, gdzie to jest dość, dość rozbudowane, bardzo, wydaje mi się. Bardzo, bardzo, właśnie. Ja, ja chcę. No, znaczy, dokończę swojej trzeci punkt, a ja tutaj chcę bardzo jasno zaznaczyć, że wcale tak nie jest. No chociaż, no ale chyba przyznasz, że zawsze są to. Nie, oczywiście. Smutni mężczyźni. Są to smutni z mężczyźni. Tak, no tak. Ale w sposób, w jaki jest to tak powiedziałeś, to nie jest to tak jest, proste, tak, jak sugeruje ten Dokładnie, tak. to od razu się pojawia obraz jakiś. Bo, bo Napisałam ci, jak byłeś w Wenecji, że chciałabym zrobić o gorączce mhm. podcast. I ty napisałeś mi, odpisałeś mi bardzo męsko. I ja tak. Tak, ale... ale nie. No właśnie, dlatego jest o czym gadać. Dlaczego jest o czym gadać. Dobra, ale kontynuuj. I trzeci punkty. fundament to jest film o profesjonalistach. Oj, tak. To jest taki gatunek kina, że patrzymy, jak, jak ktoś coś robi. I, ktoś coś robi dobrze. I tak. to jest materią kina. To w Złodziej zwłaszcza, gdzie mamy po prostu tak. całą tę procedurę włamywania się, tam przebijanie się przez te safe, zbieranie ekipy, całej tej otoczki. No i w gorączce tak samo. Tak. I to jest bardzo takie wiarygodne i realistyczne, i zbudowane na jakiejś takiej y, skrupulatnej dokumentacji, wywiadach z, z ludźmi, którzy to robili, i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to może poziom The Wire, ale jest bliżej The Wire niż na przykład szklana pułapka. Mhm. Y, tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to jest taki trochę paradoks, prawda? Że mamy z jednej strony filmy, które są bardzo realistyczne, w tym sensie, że na przykład e, strzelanina w gorączce jest pokazywana podobno rekrutom Armii Stanów Zjednoczonych, uczłonnych jako o w sposób, w jaki się powinno przeprowadzać odwrót z wow. karabinem, tak, gdzieś to wyczytałam. i że Deniro podobno... w sensie, i Kilmer tak dobrze. Ten... Deniro i Kilmer robią to dos doskonale. Plus mm. jest jakiś taki moment, że podobno Val Kilmer się dowiedział o tym, że idealnie przeładował magazynek jakoś, że tak zrobił to sprawnie i tak jak to powinno się robić. W związku z tym. I był bardzo dumny z tego, więc ha. <laughs> więc z jednej strony masz coś takiego, a z drugiej strony. Masz w obrazie, w warstwie obrazu i w różnych jakiś takich ujęciach, jakby sklejkach montażowych, masz masz tak jakby praktycznie ekspresjonistyczne mhm. przekazywanie emocji. Psychizacja, e, psychizacja krajobrazu. krajobrazu. Dokładnie, jakby to jak Michael Mann operuje przestrzenią i co on nam pokazuje e, i w jakim tempie on to pokazuje, jakby odzwierciedla to jak ci bohaterowie się czują w środku, czyli to nie jest w ogóle realistyczne gdzieś tam. I plus ma takie całe swoje, no ma całą swoją paletę kolorów, które mhm. używa do różnych rzeczy, czy jakieś swoje motywy, które powtarzają się w jego filmach, na przykład motyw morza i woda i kolor niebieski przecież, mhm. kolor zielony, to wszystko pracuje ze sobą. I z tym właśnie takim właśnie perfekcjonizmem, bo ci wszyscy jego bohaterowie to są po, po prostu absolutnie Ludzie, którzy są najlepsi w swoim fachu. Czy to mm. są policjanci, czy to są złodzieje, czy to są trackerzy, ostatni Mohikanin, czy to są bokserzy, ho, ha. mm. czy hakerzy, czy hakerzy. Nie, nie, nie widziałam tego filmu. Nie. Ja próbowałem. To podobno wszystko się zgadza na poziomie jakby wiarygodności. Mm -hmm. ale, ale filmowo chyba gorzej. No, A czy może się też nie zgadza to, że nie wiem, czy każdy haker wygląda jak Chris Hemsworth? Byłoby ale, fajnie. Ale z drugiej strony, kto wie. No tak, ale jak o tym mówimy, to ja jeszcze bym dorzucił jeden kamyczek. Mhm. Michael Mann jest jednym z najlepszych reżyserów miast. Oj, tak. Bo przecież, ja nie wiem czy to całkiem możliwe, że Gorączka jest najlepszym filmem o Los Angeles. A na y pewno, jeśli mamy top filmów o Los Angeles, to, to Gorączka jest w tym topie bez dwóch zdań. To już od otwarcia, gdzie jakby mamy budzące się miasto no. i anonimowego mieszkańcę tego miasta, też nie wiemy kim on jest. Mówił o De Niro, tak, wiem, ja wiem, że mówił o De Niro, tak. No więc co do, co do Los Angeles, to też taka ciekawostka, bo Michael Mann podobno, no, raz, że to jest film, który nakręcił dwa razy, mm -hmm. za drugim razem ewidentnie mu wyszło lepiej, ale do tego pewnie też jeszcze przejdziemy. Natomiast on poprosił swoich ludzi od szukania lokacji, żeby Znaleźli mu takie miejsca do filmowania, które nie były nigdzie użyte w żadnym innym filmie. Hmm. I rzeczywiście podobno tak jest, że tylko jakieś trzy czy cztery lokacje były już użyte w jakimś filmie. A tak to wszystko, wszystko inne jest jakby nowym, nową jakąś przestrzenią. Ja ci powiem, że w jednej ze scen się zastanawiałem, czy to nie jest ten sam diner z Pulp Fiction. A. Ten, ten w którym pracuje. Don się nazywa ta postać. Ten facet, który jest jakby na zwolnieniu warunkowym, zatrudnia się w knajpie i potem jakby z zastępczym kierowcą. I jest takie jedno ujęcie, które wygląda bardzo jakby te kanapy, na których oni siedzą. Wyglądają jak te kanapy, na których Honey hanibani tam zamawiają kawę, cała scena z garcą i tak dalej. Ale po szybkim wygooglowaniu okazało się, że chyba jednak nie. Natomiast było to bardzo szybkie wygooglowanie. Wydawało mi się, że to jest temat nie wart mm. um, długiego googlowania, więc... Więc tak. Jeśli ktoś wie lepiej, piszcie listy. Mm -hmm. To jest jedna ciekawa rzecz. A druga ciekawa rzecz, którą z kolei Quentin Tarantino a propos swoje. Szybko się wiąże. Tak, wszystko się wiąże. Mówił o złodzieju. Powiedział coś takiego, że zobaczył złodzieja i po prostu spadły mu kapcie. Takiego filmowania miasta to on, to on nie widział i że Michael Mann wymyślił coś takiego, że Polewanie ulic wodą, mhm. i że potem już wszyscy zaczęli to kopiować, i wszystkie ulice były mokre, ale u Michaela Mana pierwszy raz były ulice mokre, bo to jak on filmuje miasto nocą, i to mhm. jak filmuje jazdę samochodem, jest, to jest po prostu jakaś, jakaś poezja. No. I w ogóle te filmy są jak poezja. Ja, tak, właśnie, coś takiego. No to Los Angeles to zwłaszcza dobrze pracuje, bo to jest takie miasto przestrzeni mm -hmm. i miasto samotności w przestrzeni, nie? Miasto, właśnie, gdzie są duże, takie jakby trochę wysepki, między którymi nie ma nic, trochę takie miasto pustynne, tak. a z drugiej strony z tym takim krajobrazem bardzo malowniczym, nocnym, miliony światełek, zaraz myślisz o Blade Runnerze, i to jest też takie trochę futurystyczne miasto. Mm -hmm. I jest taki. Taki cy, cyberpunkowy egz, niemalże do, w gorączce i w ogóle w kinie Michaela Manna. Pewnie jacyś hard, hardkorowi fani cyberpunku się nie zgodzą, ale ja bardzo dużo tropów cyberpunkowych widzę, właśnie. Mm. Na przykład Michaela Manna, u Uąkarła, ja też widzę, mm -hmm. to jest temat na inne, na inne rozmowy. I z tą taką samotnością w przestrzeni też się wiąże właśnie anonimowość. Mm -hmm. Tak jakby człowiek w masie, człowiek uwięziony trochę w swojej pracy, taka, taki wizerunek późno-kapitalistycznego człowieka pracy. No Ten Neil McCauley jest najlepszym przy przykładem. Tak. Z tym jego mieszkaniem, w którym w zasadzie nie ma żadnych mebli, jak ktoś go pyta, kiedy sobie kupisz meble? A kiedyś się tym zajmę, mm -hmm. ale wiesz, że się nigdy tym nie zajmie. Że on, mm. jakby w to. Work-life balance ma absolutnie zaburzony. <laughs> no tak, ale to jest zresztą jego cała filozofia, prawda? Uh -huh. Zostawić wszystko w 30 sekund, do niczego się nie przywiązywać. I to jest też miasto ludzi znikąd, bo ja się zastanawiałem nad tym jak akcenty pracują w tym w tym A, filmie. Okay. Bo Idi, czyli ta, ta dziewczyna Nila, mm -hmm. ona ewidentnie ma jakiś taki południowo-amerykański, mm. to ona tam mówi o Palachach, że jej rodzina stamtąd pochodzi, to nie jest na południu Stanów. No, to są to jest bardziej takie w, no południe powiedzmy, to ale zależy, ona, który region. Ale ona ma taki no, ewidentnie nie z tej A, strony, jakieś, z tej strony jakieś, w której jesteśmy tak, akcent. Tennessee albo jakaś Virginia albo coś takiego. Plus myślałem sobie Pacino i Deniro to są nowojorscy aktorzy. Mm. I oni tutaj, ja, nie, 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 to, szczerze więc dopiero przyszło mi to do głowy po tym, jak powtórzyłem sobie film. Więc nie jestem pewien, mhm. jak bardzo oni mają silny nowojorski akcent tutaj. Zdaje się, że w filmie w ogóle jest coś takiego, że, że postać Al Pacino jest z Chicago. A, Zdaje faktycznie. się, jest coś takiego tam zasugerowane. Że Ale to się jest... zgadza z tym, dokąd tak, zmierzam. Z tak, tym, tak. że to są ludzie znikąd trochę. Tak. Tak, jakby miasto, które zbiera ludzi zewsząd i sprowadza ich trochę do ich pracy. Mhm. Oni są tylko tym, co robią. Co robią. Tak, tak. No, I nie mają czasu na bycie kimś innym. Tak. Żonę, dzieci, emocje. No to samo można powiedzieć też o filmie Zakładnik Michaela Manna, no, czyli filmie, który chyba jest jedną z lepszych ról Toma Cruza. <laughs> I Jamie Fox jeżdżą taksówką Tam po mi się mieście. Tam jest jedna z najlepszych, naj, najbardziej michaelowo-manowskich scen w filmografii Michaela Manna. Z Kojotem? Scena z Kojotem. Scena z Kojotem jest wspaniała. I jak wchodzi... Shadow on the sun zespołu odio slave, mm -hmm. i ten kojot przechodzi, i w sensie wow, właśnie mam ciary teraz jak Ale to wiesz, że to podobno oni przez przypadek nakręcili tego kojota, to znaczy oni... to nie był zaplanowany kojot. Prostu... Ale wiesz, trzeba mieć sobie gotowość, N żeby złapać ten przypadek. Oczywiście, oczywiście, plus to naprawdę wspaniale działa. No i, i to jest też taki film, właśnie do, do tego, o czym mówisz, że jakby całe kredo. Postaci granej przez Toma Cruza jest takim, że Los Angeles jest pustym miastem, gdzie Aha. nikt się z nikim nie spotyka, i że Aha. właśnie jakiś tam trup podobno jeździł Aha. 6 godzin pociągiem i nikt nie zauważył, i że ludzie ze sobą się nie spotykają. No i jest, jest taka tęsknota w filmach Michaela Mana do połączenia ludzkiego, mhm. ta? że wszyscy ci bohaterowie, to tak jak mówiłeś, są profesjonalistami, są samotnikami, ale gdzieś tam w środku oni chcą, chcą czegoś więcej, chcą tej, tej emocji, chcą drugiego człowieka i bliskości. I ta tęsknota za tym jest po prostu tak dojmująca, jakaś taka nostalgia, jakaś taka właśnie, jakiś taki smutek, i melancholia. No. no i też się o tym location scoutingu. To hmm. jakby ta, ta scenografia, którą on wybiera, te przestrzenie, w których filmuje, też też na to pracują. Bo już tutaj powiedziałem trochę o tym domu McColeja, który jest też filmowany w takim, tak bardzo płasko. Tak. Wygląda jak obraz Marka Rodko niemalże tak. nie z tym morzem za oknem. Tak, tak. tak. No e, my... Albo ten postmodernistyczny dom byłego męża Justina <laughs> o którym mówi Vincent Hanna. Też jest taki jakiś dziwny, futurystyczny, ale taki Tam jest... jakby nie jest przytulny. Tak, tam jest bardzo dużo jakiejś takiej przestrzeni, która jest. Um, przestrzeni zdjęć, plenerów, które są tak jakby trochę kosmiczne. Tak, tak. prawda? Że jakieś takie w ogóle nie wiadomo, skąd, się, skąd one się wzięły. Ta scena, gdzie na przykład jadą odebrać pieniądze. Ja chciałem o tym powiedzieć. Tak. Tam jest takim szerokokątnym obiektywem sfilmowana. Jakaś jak... budka i jakieś dziwne, dziwne pole z patykami jakimiś mm -hmm. takimi wie. Co to jest za miejsce? Nie wiadomo, wygląda To chyba jakiś drive-in wydaje mi się, że oni w wcześniej w scenie wcześniej mhm. jak się umawiają, to mówią, że to jest jakiś driving, no ale wygląda jak jakiś taki opuszczony driving, kino drive-in tak. w sensie. Tak, ale, po, ale potem na przykład na sam początku, jak podjeżdżają policjanci, podjeżdżają do tego informatora, to są jakieś takie slamsy, czy to jest jakiś warsztat samochodowy, mhm. gdzie się rozbiera samochody, psy w klatkach tam są i tam jest jakaś taka wielka kupa jakiegoś żółtego, jakiegoś, jakiegoś piasku, czy ja nie wiem czego. Są hałdy, menu. to jest scena Hałdę. kręcona na Śląsku. No, no tak, ale jakieś takie hałdy. I w ogóle to wygląda jakby to było zupełnie w jakimś innym miejscu. E, I też jak ta kamera pracuje, ona jest ciągle w ruchu. Znaczy ona ciągle podąża za bohaterami, ona ciągle płynie. Mhm. Co jest na przykład w odróżnieniu od filmu, który też widziałam specjalnie do tego podcastu. Okazało się, że nie widziałam go nigdy, czyli Man ma, nie mhm. Mind Hunter, nie mylić to Odo, też... Fincher, jakby wink-wink. Ktoś ale, sobie pożyczył tytuł chyba. Ale między Fincherem a Manem jest taka jest. linia. I teraz sobie myślę o tym ostatnim filmie Finchera, Killer jest bardzo manowski. To jak, mhm. jak dojdziemy do tego filmu, kiedy on wejdzie mhm. wreszcie na Netflixa, to sobie pogadamy. Okay. Im bardziej o nim myślę, im bardziej teraz myślę o Gorączce, to tym więcej myślę o ostatnim filmie no, Davida Finchera. Przestań mi, mi tu robić. Te wątki pracy właśnie. Mm. Okay. No. Bo Cuba już widział w Wenecji nowy film Finchera, jeszcze nie widziałam. Ale to jest taki zwłaszcza. paradoks w filmografii Michaela Manna, czy tego jego stylu, że jakkolwiek on jest reżyserem przestrzeni i reżyserem jakby czasu i miejsca konkretnego i tak jak mówimy, że mm. pięknie oddaje tego ducha ducha miasta, mm -hmm. to z drugiej strony on nie jest w ogóle reżyserem geografii i przestrzeni w takim sensie logistyki akcji. bo myślę sobie A? o tej scenie strzelaniny, o, o, o której mówiłaś, że jest pokazywana rekrutom. Ad, rekrutom. To ja mam problem z tą sceną w takim sensie. To jest problem, nie problem, bo jakby ja, ja nie potrafię rozwikłać, gdzie kto jest względem siebie, okay, i tam okay. jest bardzo dziwna ta logistyka, z, z której strony podjeżdża Hanna, z której strony oni wychodzą. Tam jest taka dziwna akcja, że McCauley i ekipa odjeżdżają samochodem kawałek od tego banku. Mm -hmm. Vincent Hanna ich dogania z karabinem, goni przez pewien czas Roberta De Niro, a w międzyczasie Michael, Michael, czyli jak się nazywa, Tom Sizemore, mm -hmm. ucieka w drugą stronę. I McLean no jakiś... porzuca Deniro, wraca się tam, gdzie był Michael, dogania Michaela i go zabija. Podobno ta scena była m, bardzo mocno choreografowana i. Oni tam na strzelnicy zbudowali mhm. całą jakąś taką właśnie tą przestrzeń i tam strzelali do siebie yy, i także na ulicy też strzelali prawdziwymi, znaczy nie prawdziwymi nabojami, mhm. ha, ha, tylko takimi ślepakami, ale mhm. że w każdym razie, że to były jakby prawdziwe ślepaki, w tym sensie, że, żeby był odgłos oddany i tak dalej. Ale y, ja nie wiem, ja nie mam tego problemu z tą sceną. Ja, znaczy, ja, ja, bo, ja, bo ja, wiesz ja nawet... o co chodzi. Tam chodzi o to, że oni, oni są jakby z dwóch stron. Oni są tak, jedni, na, jedni przychodzą z jednej strony, mhm. a drudzy im zagradzają drogę, ucieczki. I oni się rozbiegają jakby w przeciwne strony. Tak, ale ja nawet ja nawet może niesłusznie to nazwałem problemem, bo to nie jest problem w takim sensie, jak oglądam te scenę, to myślę, o co się dzieje. Uh -huh. Po prostu nie jestem w stanie prześledzić jakby logicznie, gdzie kto jest, uh -huh. ale wydaje mi się, że to wynika z tej metody McAlemana, który jest on reż jest reż 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 reżyserem właśnie emocji. No. I tu chodzi o to, żeby oddać chaos tej sceny. No. I jakby no, na pewno. starcie pewnych tak. elementów. Tak. I to jest też bardzo głośna sceny na przykład, no, no tak. to jest coś, co bardzo pracuje w tej scenie, jakby hałas tej kanonady. No właśnie o tym mówiłam, o tych nabojach, że on, mm. on, Michael Mann się uparł na prawdziwe na, robię w cudzysłowie, ale mm -hmm. że to, to nie są jakieś, powiedzmy, filmowe, jak jakieś gumowe rzeczy czy coś, tylko oni mieli, że ten hałas miał być taki, bo, bo też często jak słyszymy strzelaninę w em, filmach, to ona ma taki specyficzny odgłos filmowy. To ja pamiętam, że w, ma w Miami Weiss też ten efekt jest tak. bardzo silny, bo tam jest, tam. Jakby strzały z pistoletów, karabinów brzmią absolutnie niefilmowo. Tak. No, tak Że tak, jest tak, się tak. przyzwyczajonym do pewnego, do pewnego dźwięku. Ja właśnie dźwięku, o tym pewnego mówię. brzmienia tak. strzałów. Tak. I, i u Mike'a Lemana to, to brzmi tak. inaczej. No cały, ma, całe Miami Vice jest zresztą ych, nakręcone taką cyfrą, ale y, dz dzisiaj byśmy powiedzieli hamską cyfrą, ale. Y, to jest moim zdaniem to jest specjalnie taki efekt realistyczny, że on trochę, trochę to się robi nierealne jakby przez to, że to właśnie tam myślę, takie są to takie chmury burzowe, burze, tam myślę, tak. że oni musieli czekać godzinami, aż te ja chmury się wiem, pojawią. To jest tak wspaniałe, te burze są tak wspaniałe, mhm. tak, tak i w ogóle ta scenografia tego Miami. W sensie to miasto też, prawda, jak ono oddycha i to morze, i... Ale to ja dlatego na pracę. przykład mówię, że mm -hmm. Michael Mann jest bardziej formalistą w tym sensie. Nie w takim sensie, że on jest zimny i nie ma u niego emocji, bo jak najbardziej no. są, ale one, są, one płyną z jakiegoś takiego ponad, nie? Bo, bo, bo te scenariusze są w sumie dość proste. Tak. Jakby on jest minimalistą scenariuszowym, Minuszowym. a maksymalistą Obradzowym, reżyserskim. Tak. Nie? Coś takiego jest w, w tak. tym jego kinie. I to, to jest też taki bardzo rozbudowany film, gdzie jest mnóstwo wątków, mnóstwo postaci, mnóstwo aktorów, ale zarazem jest mnóstwo oddechu, też. Tak. tak to jest opowieść o mężczyznach, którzy trochę nie mają czasu. W sensie, że. Mają jakąś je, jeden jakieś okno na coś, jakąś, jakąś przestrzeń na coś i muszą się tam zmieścić. Zresztą, w sensie takim dosłownym, um, tak jak no nie, nie ma me, czasu na śniadanie, czy takim me, egzystencjalnym, że kończy się czas? Nie, egzystencjalnym. Chodzi mi o to, że to nawet ten niego to mówi w tej, swojej, w tej rozmowie, prawda? że on już nie chce iść do, uh -huh. do Paki i tak uh -huh. dalej, i tak dalej. Że oni już jakby żyją na pożyczonym czasie, o, uh -huh. może tak to, uh -huh. tak to poetycko u, u, ujmę. Gdzieś tam żyją tu i teraz, mają jakieś, może by chcieli czegoś więcej, właśnie chcieliby tego połączenia z drugim człowiekiem, ale nie mogą tego znaleźć nigdzie, więc wykonują swoją robotę, bo to jest tylko to, co potrafią zrobić. No i zauważ, jak masz prowadzoną tą fabułę. Masz równoległe wątki, tak jak poznajemy bohaterów na początku, mm -hmm. masz równolegle wątki, poznajemy różnych ludzi, od, od ich jakby takiej też prywatnej strony. W tym sensie mm -hmm. ta prywatna strona jakby widzimy, że ona nie istnieje za bardzo albo jest w, roz, w rozsypce. Ale na przykład jest ta postać tego kuch kucharza, tego byłego więźnia, który musi pracować jako kucharz, prawda? Jest na zwolnieniu Dom warunkowym. Tak, mm -hmm. ta. on dopiero się pojawia, na jakby wchodzi do akcji na samym końcu filmu, prawda? I tak, cały film, jeśli oglądasz po raz pierwszym, szybko, możesz tak. się nawet zastanawiać, ale co? To to jest, co to jest? I jakby, jak on co on ma, ten, natomiast on totalnie tematycznie pasuje, mhm. bo on jest jednym z tych bohaterów, jednym właśnie z tych mieszkańców tego, tego pustego miasta, e, który próbuje coś zbudować, ale jakby nie, nie, nie wychodzi mu. No To jest też ten formalizm, o którym mówię. Że to no. by się mogło wydawać, że to jest taki rozlazły film, właśnie rozpadający się na szereg elementów, ale moim zdaniem to jest wszystko bardzo precyzyjnie wszystko umieszczone. Tak jak mamy te klamry na przykład, że ta pierwsza scena z McCauleyem, gdzie on wchodzi do tego szpitala i szuka tej karetki mhm. i trochę nie wiemy o co chodzi. Na koniec mamy bardzo podobną scenę, gdzie on wchodzi do hotelu i jakby hakuje hotel tak. w pewnym sensie, żeby tak. wykorzystać go do, do swoich celów. Zresztą to jest ciekawe, bo prawda, on przyjeżdża na tą stację, która jest trochę jakby jak kosmiczna stacja, mm -hmm. prawda? Zjeżdża w dół tak. i to też jest taki symboliczne, że on, prawda, zjeżdża jakby w mm -hmm. podziemie, gdzieś tam, gdzieś tam. Potem idzie, idzie, idzie i mamy takie z góry z ujęcie, gdzie jest strzałka w jedną stronę, a on idzie dokładnie w drugą mm -hmm. stronę, więc też jest takie, że ci pokazuje. I przechodzi koło tego szpitala, jest mija taki pomnik piety. Mm -hmm. I też sobie, jak sobie pomyślisz o ostatnim ujęciu uh -huh. tego filmu, uh -huh. to też jakby to ci przywołuje na myśl to. I też wchodzi do tego szpitala, i ten, ten dźwięk tego szpitala jest taki przytłaczający. I myślisz sobie, jakby pokazać ten scenariusz, nie wiem, na, na lekcji scenariopisarstwa, no to ktoś by mógł i słusznie zadać pytanie, po co ta scena jest tam uh -huh. w ogóle, uh -huh. jakby, co to nam wnosi do fabuły, co to jakby, że idzie facet przez szpital, Prawda? ważne jest, że kradnie karetkę. To jest, ale budowanie tej postaci, budowanie tej, tej atmosfery jest tak ważne. I no cię to jest w... reżyseria wciągu, To jest reżyseria i to cię wciąga i, i co też jest wspaniałe, w, w większości filmów Michaela Manna, że one się zaczynają tak od, od akcji, w tym sensie, że no, zresztą ten film My Vice, scena na dyskotece w Linkin No Park. dokładnie, dokładnie. I wchodzisz i ludzie są w są dyskotece coś obserwują i, mm -hmm. i ty jesteś automatycznie jakby nagle wrzucona, jakby ojej, co się dzieje? Ja też muszę coś poobserwować. Ja też... I, I tu tak samo. Gorączka zaczyna się od sceny napadu, mm -hmm. prawda? Jakiegoś mm -hmm. takiego, nie znasz tych ludzi, nie wiesz jakie są połączenia między nimi. Oprócz tego, że jakby dowiadujesz się, że jest jakby jeden nowy członek ekipy. Tak cię chwyta ten film za gardło od razu. Jeszcze do tej czystej struktury mhm. też to jest bardzo ładnie podzielone na pół sceną w kawiarni, Aj. gdzie jak masz dwie energie, które krążą wokół siebie i tak. w połowie filmu się spotykają i potem jakby historia się jakby odwraca, przeładowuje tak. odwraca. Po obu stronach tego spotkania masz dwa napady. Tak. Więc to jest bardzo ładnie wymyślone. A jest. z drugiej strony mówisz o, dia o dialogach i, i, o, i o dźwięku, i sobie myślę, że te, te dwa tematy też się jakoś spotykają, bo tutaj jest jedna taka scena, która. Tak na mnie zrobiła wrażenie, w sensie, w sensie sposobu wykorzystania dialogu. Mm -hmm. Mówię o tej scenie, w której Pacino i jego policjanci chodzą po tym, w tych takich dokach jakichś i zastanawiają się, mm -hmm. jaki tutaj był plan tak. Deniro i jego ekipy. I potem się okazuje, że oni są obserwowani tak. przez tamtych. jest ten moment, w którym Pacino się orientuje, o co chodzi. Mm -hmm. I to jest bardzo ciekawie napisane, zagrane i zainscenizowane. Mm -hmm. W sensie chodzi mi o to, w jaki sposób pracuje timing, jakby retardacja podawania informacji i w tak. jaki, jaki jest efekt tego taki niemalże muzyczny czy, czy rytmiczny. Mm -hmm. Bo Pacino kilka razy powtarza to, że chyba wiem, chyba wiem, co oni robią. I jest potem pauza. I potem, mm -hmm. potem pyta swoich ludzi: A wiecie, co oni robią? Wiecie, co oni robią? Chyba wiem. Potem znowu jest pauza. Mm -hmm. Potem mówi tak, jakby do siebie czy ten facet jest dobry, czy on jest dobry. Tak. I znowu jest pauza. I potem jeszcze raz mówi, wiecie co oni robią? Mhm. I dopiero wtedy mówi, patrzą, się patrzą na, nas. na nas, nie? Tak. I jakby on trzy no, butuje, razy powtarza to samo. Jakbyś to przeczytała na papierze, to byś miała, hej, przecież on hej. mówi w kółko to samo. Tak. tak, 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 tak. Świetna scena zresztą. No, to co jest też wspaniałe, Powiedziałeś o scenie w kawiarni. Czy da się rozmawiać o gorączce, nie rozmawiając nie rozmawiać, o scenie w kawiarni? Bo moim zdaniem jeszcze przejdziemy do sceny w kawiarni. Tylko chciałam powiedzieć coś takiego, że to jest pierwszy raz, kiedy dwóch słynnych aktorów się spotkało razem na ekranie, czyli Al Pacino i Robert De Niro nigdy wcześniej nie grali razem. I zobacz, co Michael Mann robi. On nam nie daje ich konfrontacji na początku. Uh -huh. On jakby buduje do tego, prawda? Uh -huh. Bo to też jest tak jakby troszeczkę symboliczne, prawda? Dwóch wielkich rywali świata aktorskiego. Tutaj grają jakby naprzeciwko siebie dwóch rywali, ale z drugiej strony są wzajemny szacunek, wzajemny szacunek są. Osobami na szczycie swoich, jakby po prostu swojego fachu, mhm. i, i w końcu się spotykają, i to jest po prostu tak naładowana scena. Podobno też było tak, że Michael Mann nie chciał w ogóle robić prób tej sceny, mhm. tylko po prostu ustawił dwie kamery. Bo to jest bardzo prosta inscenizacja. Bardzo inscenizacja. Nie on mówił, że ustawił trzy kamery, tylko że jednej w ogóle nie, wy, nie wykorzystał. To tam bo, nie ma szerokiego planu. Nie, nie, tak. ma, tak nie, 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 nie ma Nie ma, nie ma. Bo właśnie okazało się, że jak przechodził w montażu na ten MasterShot, to to, 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 to jakoś kompletnie jakby mhm. rozbijało tą scenę. Czyli mhm. ustawił takie ujęcie ujęcie, mhm. które tak powoli zbliżał. I to były to jedno ujęciówki w tym sensie, że, że oni mu podawali ten swój dialog, i on jakby cały. Całą tą jakby jedną tą taki ran mhm. wrzucił do montażu, że praktycznie to jest coś tam mówił, że to jest chyba take dziesiąty czy coś takiego, mhm. że że on nie chciał, bo każda, każde był inne, bo oni tak wspaniale jakby reagowali na siebie, to znaczy jeden tam wiesz ruszył, ruszył mięśniem twarzy, to drugi na to jakby łapał to i dalej jakby, że, że każda z tych podejść była zupełnie inna i że on po prostu wybrał tą, która, która mu się najbardziej podobała i strasznie mnie to znacznie jestem strasznie zafascynowana tymi innymi hmm. e, ujęciami, że chętnie bym zobaczyła te inne ujęcia. Ale bo... też warto obejrzeć ten, przynajmniej scenę mm -hmm. w kawiarni, z tego L.A. Takedown, czyli tak. z tej pierwszej wersji tego scenariusza, którą Michael Mann nakręcił w latach 80. Osiem, jako pilot serialu, który nie powstał i w końcu zmontowany z tego film telewizyjny, który mm -hmm. jest w zasadzie tą samą historią, tylko opowiedzianą dużo gorzej. I to też można obejrzeć jakby, żeby zrozumieć, czym jest reżyseria na przykład, tak. bo scenariusz z grubsza jest podobny, tam są wątki dopisane potem w, w Gorączce, ale z grubsza jest to ta sama historia, no ale jednak jest różnica. Mm. I różnicą jest casting, różnicą są zdjęcia, różnicą jest oddech, różnicą jest to wszystko, o czym gadamy od mm. pół godziny. No i ta scena w kawiarni to jest chyba najlepszy taki dowód, najwyraźniejszy dowód tej różnicy. I plus mówisz o tej retardacji, o tym, że tak długo mm. czekamy na, na, te, na to spotkanie. Pacino i Deniro. I też fajnie jest, w jaki sposób Michael Mann się z tym bawi, bo tak. zwróć uwagę, że oni wcześniej widzą siebie na ekranach. Jest kilka takich tak. scen, że patrzą jest ta scena tego nocnego siebie. podglądania ekipy Pacino i ekipa podgląda ekipę mm -hmm. Deniro, i jest ta scena, że on go widzi na tym takim termicznym ekranie, tak, o Jezu, jakie gdzie Deniro wyczuwa, wyczuwa to jest, że oni tak. jednak ich obserwują, i on się patrzy, tak jakby przez patrzą ekran. Się siebie, patrzą tak. się na siebie, nie? A potem jest odwrócona ta sytuacja, mm -hmm. ta scena, o której mówiłem przed chwilą, że De Niro przez lornetkę z i mm -hmm. z kolei patrzy na Pacino, który się orientuje, że oni zostali tutaj jakby oszukani. Mm -hmm. I dopiero potem jest ta, ta kawiarnia. I faktycznie to ma dzięki temu siłę spotkania Titanika z, z górą lodową. <laughs> a z drugiej strony jakby komuś opisać, że to jest ten film, w którym dochodzi do historycznego spotkania Pacino i Deniro. Mm -hmm. I ktoś się spyta, no a na czym to spotkanie polega? Jak ono wygląda? tym już piją sobie kawę. <laughs> a potem przez chwilę się trzymają za ręce i to jest koniec. <laughs> I to jest no, cała ich relacja. <laughs> No tak, tak. Najpierw jeden z drugiego samochodem zatrzymuje, prawda? To jest niesamowite. W ogóle ta scena z tego napadu, właśnie powiedzmy nieudanego, to znaczy tego napadu, gdzie oni uciekają, odchodzą mhm. i ta scena, jak oni się widzą, to jest jakby taki negatyw, prawda? Mhm. Gdzie widzimy to, bo Robert De Niro jest na podczerwieni na tym ekranie, mhm. prawda? I tak jakby oni się patrzą, więc to też jest takie fajnie, fajne budowanie tego, jak on, jaki tu jest dualizm. Ale też jest ciekawe, że tam jest dużo w filmie jest patrzenia się, w sensie, że podejmowanie, podejmowanie tego wzroku, że na przykład ta scena tego pierwszego napadu, gdzie uh, Wayne, Grove. Wayne Grove, tak, do, mierzy do m, tego ochroniarza, czy to tego... Implikuje mu, że on się, tak, się prowokuje go spojrzeniem. go spojrzeniem, prawda? I też jest taki moment, gdzie oni się na siebie patrzą przez chwilę. Bo to, to się fajnie odbija w jego ostatniej scenie, gdzie mm -hmm. Deniro zanim go zabije, to chce, żeby on na niego spojrzał. On nie chce tak. na niego spojrzeć. I on tak. mówi, Look at me, look at me. Tak, no. I dopiero kiedy on na niego spojrzy, on strzela. To tak, to może tak. Patrz, no i Deniro. Są aktorzy o podobnym statusie, ale trochę różnym Emploi. Mm -hmm. I to Emploi się no, wiem, zmienia. No, i im dalej w karierę, tym bardziej było różne. I, i gorączka trafia w trochę taki kluczowy moment, że to, to jest być może ich ostatni film przed kompromitacją jednego i drugiego. <głos> <Nie>. <głos> Albo takimi ryzykownymi torami kariery, które obrali, może Aha. tak to nazwijmy. I to jest ciekawe, że też widać trochę te różnice między nimi. Znaczy, mhm. Pacino jest tu już trochę, w, w, trochę idzie w stronę tą, w którą potem poszedł za bardzo czyli krzyczącego pana. Krzyczącego pana. Daniel jest bardziej jednak zimny i wychłodzony. Mm -hmm. Zresztą to też wynika z różnicy charakterów, nie? Tak. Ale spotykam się z wieloma krytykami roli Pachrinia w, w tym filmie. Nie filmie. A, a ja muszę powiedzieć, że ja lubię jego ja wybory w tym filmie. Strasznie lubię. Ja uważam, że on tą postać, jeżeli w jakimś momencie należałoby krzyczeć, to właśnie właśnie w tej roli. To jest taki facet, właśnie pewien, pewien siebie, wie, że jest dobry w tym, co robi. i ta, to krzyczenie, to je zauważ w tych momentach. On krzyczy, on nie krzyczy jak roz, rozmawia z dniego, on krzyczy jak. To jest ta technika zastraszania. Aha. Podobno, też fun fact z planu, jest ta jego słynna, jak on krzyczy, że ona ma świetny tyłek. Że to było, e, nie, nie było w scenariuszu. Nie było tego w scenariuszu i ten aktor, do którego on to krzyczy, mówił, że był tak przerażony, że się tak przestraszył, jak, jak nagle do niego zaczął na niego krzyczeć. Tak Hanka się... ale to widać tak. nawet. Jak, tak. się, jak się już to wie, to widzisz to tak. w jego oczach. I on jest taki jakby, co, co, co tu się dzieje, Aha. prawda? Więc, bo on tam jeszcze krzyczy właśnie na tego informatora, w Aha. którym że marnuje jego czas. Tak, tak. Już mówiłam o tej scenie. Tam jest, jeszcze raz przepraszam, że do tego wrócę, ale tam jest jedna z moich ulubionych jazd w tym filmie. Tam jest taka jazda, że Al Pacino właśnie wchodzi na ten, mhm. na ten powiedzmy, do tego garażu, na tą, do tej przestrzeni. Tam są właśnie te klatki z psami mhm. i on idzie i kamera robi tak jakby taki zygzak z tym, jak on wchodzi. On po mhm. prostu idzie, mhm. obchodzi coś i kamera jakby objeżdża z drugiej strony, a mhm. potem przecina, przecina. Ja teraz pokazuję ręką, Julia robi X. Nie tak robię X. Przecina jego, jego tor, i on idzie dalej, i ona dalej za nim podąża. I to jest to coś, to też mini dygresja. To jest też, coś, co właśnie mówiliśmy o tym, że, że ona cały czas podąża za bohaterami ona, ona cały czas płynie, ta kamera. Mhm. Bardzo rzadko jest statyczna bardzo rzadko. No to też te jego krzyki i mm -hmm. jego taka wybuchowość i ten taki hua, pacino", tak. pacino typu hua. Mm -hmm, tak. To jest też trochę taka rola, którą on odgrywa. Tak, on tak. jakby, to też tak, jak on mówi w tej rozmowie z Justin, że ona mu wypomina, że on jest nieobecny, mm -hmm. że on się chowa, że on jakby jej nie pokazuje siebie. To on jej opowiada anegdotę o dziecku w mikrofali tak. i mówi, że on musi być jakby na krawędzi, że tak. tego utrzymuje w takim stanie. I to jest właśnie trochę ten stan. Plus jeszcze jest taka anegdota, że Pacino z manem sobie wymyślili takie backstory. Story dla tego bohatera, że on ma takie trzymane pod kontrolą uzależnienie od kokainy. A... Czyli że on jest trochę naspidowany A... cały czas. Tak, 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 tak. Podobno tak. Podobno nawet były jakieś sceny, gdzie on coś tam bierze, ale oni to wycięli. Moim zdaniem bardzo słusznie. Mhm. To by było niefajne już może. Tu chodzi o jakby ten profesjonalizm, prawda? No, Val Kilmer jest tą osobą, która ewidentnie jest. Ma problemy z, z uzależnieniem i z od Hazardu z i tak dalej. Mhm. Stąd, się, stąd się bierze ten jego też problem, prawda? Rodzinny. O. Ale to jest ciekawe, że mimo tego jakby posypanego życia rodzinnego, mówił o Vincentie mhm. To on ma relację z córką. z córką tak. przybraną córką, tak? tak. Córką Justine. To strasznie mnie zaskoczyło, że to jest Natalie Portman. Ja w ogóle nie pamiętam. Nie, że nie pamiętam, że to jest Natalie Portman. A ja to śmieszne, bo ja pamiętam, jak oglądałem ten film w 1995 czy 6, i wtedy mhm. to była taka pierwsza rola Natalie Portman po Leonie, więc A. się znało tę Natalie Portman już i to było takie trochę. O, to jest ta dziewczyna z Leona. Mhm. Ale to wydaje mi się pokazuje, że jednak on. To jest też ta różnica między tymi mm. postaciami. I, i te, dlatego też jest może różnica między tym, w jaki sposób oni grają, bo mimo całego tego, o, oni są tacy sami, jeden jest złodziejem, drugi jest policjantem, tacy sami, a ściana między nami, że wiesz, to ten okrutny świat ich podzielił i takim rozdał rolę w grze. Mm. Trochę jest tego w filmie, ale oni są skrajnie różni. Nie? Neil tak. McCauley jest socjopatą, tak. jest facetem, który patrzy na wszystko pragmatycznie, w taki sposób chorobliwy wręcz. I okej, okay, jest ten wątek jego dziewczyny, ale no... Powiedzmy. powiedzmy tak. A Vincent Hanna wydaje mi się, że jednak on ma jakieś takie poczucie sprawiedliwości. I to jest ten wątek też tego jego, że on jakby dźwiga, to brzemie cały czas mm -hmm. i on o tym w kółko mówi. W tym, kiedy zwierza się ma kolejowi mm -hmm. z tego swojego snu, o tych tak. ofiarach, wszystkich, które siedzą przy stole i nic nie mówią, tylko na niego patrzą, jak takie wyrzuty sumienia, tak. sprawy, których nie dokończył, czy ludzie, których nie zdołał uratować. Jest ta scena z tą, z tą dziewczyną, która jest ofiarą, sex workerką, tak. która jest ofiarą Wengro, i ta matka, która przybiega, i on tak ją tak ją przytula. To tak. jest dziwne takie przytulanie, bo on tak jakby ją jakoś tak no, agresywnie ją. przytula. Tak, ale tak, no jakby chce ją uspokoić z jednej ale strony. Ale to z czegoś ale... dobrego płynie, wydaje tak, mi się. Tak, tak, tak. tak. No tak, no i właśnie ta, cho chociażby, właśnie relacja z Natalii Portman, mhm. prawda? Potem ta Natali Portman ma, trafia do szpitala, prawda? Po próbie samobójczej, i to jak on z tą żoną siedzi. I tam mhm. ile, ile on, jest, on jest zresztą pokazany w, w, właśnie w takich czułych momentach z tą żoną. Mhm. Że tam, to pierwsza że, jest, się, pierwsza tak, scena Ala Pacino to jest tak. scena w łóżku tak, z żoną, tak, tak, która jest właśnie bardzo czule nakręcona. Mhm. I tam są też takie sceny, gdzie oni tańczą i się śmieją. i, mhm. i jak, Więc to wygląda na to, że, że on próbuje, prawda? Mhm. Że to nie jest tak, że on. on on chce być taki, on po prostu, znaczy trochę jest taki, ale chciałby czegoś innego. No trochę jest tak, że ma po prostu sprzeczne priorytety, tak. że coś albo coś, że nie da się utrzymać tego. No tak. On wybiera pracę po prostu, że biegnie. Tak jest ta scena na końcu, jak Justin w szpitalu mówi mu, mhm. o idź, nie? w sensie tam biegni, bo on dostaje telefon, mhm. że jednak jest szansa złapać nie ma I tak. jest to takie ujęcie, że on biegnie po schodach. I to jest ujęcie jak z komedii romantycznej. Jak ujęcie z komedii romantycznej, gdzie, gdzie... biegniesz do swojej miłości, a... w, w ostatniej scenie. No. I to jest trochę takie niespełnione Love Story, nie? No że... jest, jest. Że tylko oni, tylko ci dwaj się rozumieją. Ty, dokładnie, dokładnie. No i to jest, to jest jakby wielka tragedia tego, tego filmu, bo mhm. prawda, oni wiedzą, że muszą się zlikwidować, że jeden albo drugi nie przeżyje następnego spotkania. A z drugiej strony. Um... Śmierć jednego z nich będzie oznaczać po prostu już totalną samotność, mhm. bo nagle spotykasz kogoś, kto cię rozumie, kto widzi świat w podobny sposób. Podobno też. To jest też oparte na prawdziwej historii. Nie wiem, czy to słyszałeś, że Michael Mann miał taki, takiego policjant, policjanta, konsultanta, mhm. konsultanta mhm. który był właśnie miał, powiedzmy, nie chcę tego nazwać obsesją, ale miał taką sprawę, że gonił właśnie jakiegoś przeciwpłoczyńcę, który właśnie chyba się nazywał tak jak postać Roberta De tego nie jestem pewna, ale mm -hmm. chyba tak. I też był taki moment, kiedy oni poszli na kawę razem hmm. i właśnie się okazało, że są bardzo podobni do siebie. I to bardzo zainspirowało Michaela Mana, że to jest jakby super historia, prawda? Dwóch ludzi naprzeciw, po dwóch stronach barykady, o! A, a z drugiej strony jakby jedyni, którzy siebie rozumieją i... No to jest też to, jak on powtarza jak taką mantrę, że o, tym, o tych 30 sekundach, że tak. to ki kilka razy pada w tym filmie. Nie? On najpierw to tłumaczy swoim, swoim kumplom, chyba któremuś ze swoich kumplów. A walki Kilmerowi, A potem mówi o tym Paczino pa w rozmowie tak. w kawiarni chyba, że nie przywiązuje się do niczego, kiedy nie zostawisz 30 sekund, kiedy tak. pokrzyjesz opały za rogiem. Tak, nie? hit. Czyli to Round jest ten hit corner. tytułowy. Tak. No, no. Potem też powtarza, że on jest sam, ale nie samotny mm -hmm. w rozmowie też, z tą ID. Tak, co też właściwie widzimy, że to jest nieprawda. Bo... Się to jest ciekawe, bo. Bo on też takim jest trochę patriarchą, bo tam jest te, 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 ta rodzina Chrisa, Walkilmer mm -hmm. i Ashley Jatt, ten mm -hmm. związek, który się rozpada, i on tak jakby brutalnie wkracza i łączy ich razem. I mm -hmm. to jest trochę pytanie, czy on to robi z takiej... z patriarchalnej dobroci serca, czy on to robi z pragmatyzmu, że to są po prostu, wiesz, śrubki w jego machinie mm -hmm. i on chce, żeby te śrubki działały, że on po prostu oliwi machinę, mm -hmm. że to jest mu na rękę, żeby oni byli razem, bo Chris jest wtedy bardziej sprawny, no. bardziej z, z, łatwiej go kontrolować y, itp. itd. Czy trochę jest tu też jakiś taki element zazdrości może? Bo to jest ta scena jest, tego spotkania no, tak, z rodzinami i on powiedzieć. jako jedyny jest sam. I właśnie z tego spotkania jedzie prosto do ID. Tak. to jest to jakby ich drugie spotkanie. Tak, Dzwoni do niej, mhm. prawda, że hej. Więc tak jakby trochę czy, za czymś tęsknił. No, no ale ciekawa jest też ta scena, jak ona do niego zagaduje tam w, w kawiarni. A, tak. I on jest jak robot, on w mm. ogóle jakby w ogóle nie wie, jak się zachować w takim sensie, że tak. ale co, że co? Co ty jakby chcesz ode czemu mnie? Czemu ty do mnie mówisz? Tak. Trochę tak. <laughs> tak. Tak, a potem, potem jak ona mu mówi, no wiesz, wiesz on być może on się przestraszył, że ona wiesz, jest policjantką albo coś tam. A tak, ona bo to jest bo... też trochę tak. odruch odruch przestępcy. Tak, że, jakby, co, co, co się interesujesz. Pytanie, tak. Jak ktoś się nim interesuje, to zazwyczaj jest policjantem pewnie, albo jakimś agentem. Tak. Ale to też jest fajne, ta różnica. Teraz gładkie przejście mm -hmm. do sceny w kawiarni. Mm -hmm. W ich takim emploi, bo Deniro jest jak taki tygrys w klatce. On cały mm -hmm. czas jakby wodzi wzrokiem i tak jakby tak, szukał, kto wyjścia, tu tak. sprawdza wyjścia, sprawdza, kto się gdzieś Nie tak jakby tak. spodełba. Teraz się ja udaje Deniro. Tak. A Pacino z kolei jest taki jakby zmęczony życiem. Mm -hmm. On jest taki bardziej jakby niewyspany i taki, że jest ciężko, nie? No. Coś takiego ma w sobie. Jest coś takiego w tej scenie, tak, to prawda. Ciągle do tego do niego wrócę, bo, bo ja nie jestem pewna, to znaczy. To co mi nie zadziałało w tym filmie, to jest właśnie ta relacja z tą IDs, że ja nie wiem czy to jest kwestia aktorki, że ten casting jest, bo na przykład ta Justine, ta żona, ona jest bardzo ona dobrze jest świetnie ona, jest, ona, jest, ona jest dość pogłębioną postacią tak, też, nie? tak, 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 dokładnie. A tutaj mam takie wrażenie, że ona to znaczy jakby to nie jest tak, że ona nie dostaje backstory, mhm. tylko jakby nie kupuje tej her czy nie kupuje tego, że taki człowiek jak De Niro mógłby się zakochać w takiej dziewczynie. To nie jest tak, że ona nie jest jakaś, mm. prawda? I że ona jest płytką postacią. Mm -hmm. Bo ona jakby, to jest właśnie ciekawe, jak, jak ona Wiesz, nie do wydaje... końca chce, jednak się zgadza z jego życiem mm -hmm. i nie podoba jej się to, i tak się trochę wydaje, że on ją trzyma na siłę w pewnym momencie. Jakby, nie, nie wiem, nie kupuje, może to też jest kwestia tego, tej różnicy wieku, że właśnie Justin i Al Pacino mniej więcej, jakby, nie wiem, no widać, że to są ludzie. Z bardziej zbliżonym wieku do siebie niż, niż że ona jest dużo młodsza jednak. Ja sobie um. teraz tak pomyślałem, może to jest trochę tak, że to jest taki pragmatyczny wybór z jego strony. Mm. Bo ona jest też taką osobą, tak jak on mówi, że on jest sam ale nie samotny, mm. ona mówi, że jest samotna. I tak się wydaje, że ona jest po prostu w tym Los Angeles totalnie marzenia poszły w odstawkę. Mm. Ona tam chciała być graficzką, ale no tam tak. nic jej nie idzie, zrobiła dwie okładki. I, Płyty, tak. I pracuje w księgarni, i ewidentnie jest niezadowolona, mm. i jest taka jakoś odseparowana od wszystkiego. I wydaje mi się, że ona jest przez to wszystko, jest osobą łatwą do kontrolowania. Więc ona mm. jest bardzo, tutaj ten element taki socjopatyczny, mm -hmm. czy element bycia takim control w wkracza, tak. wydaje mi się. Że ona jest osobą, którą łatwo jest po prostu zabrać ze sobą, bo ona nie ma nic, nie co ma by ją bagażu. wiązało. Nie ma rodziny, tak. nie ma przyjaciół, nie ma niczego. Więc jest po prostu, pakujecie do torby i uciekam do Wenezueli, czy gdzie on tam ucieka, chce uciec na końcu. No mm. tak, tak, tak. To ciekawa uwaga. A... Więc to jest raz, a z drugiej strony, z jej strony też też to rozumiem, bo ona jest taką osobą trochę nie na zakręcie życiowym, tylko już po zakręcie mm -hmm. i ona wydaje mi się, że, że żyje w takim poczuciu, że wszystko jej uciekło i ten makoli to też nie jest jakaś taka wielka miłość, ale mm -hmm. to jest takie poczucie tego uciekającego czasu, to, to o którym on też mówi, nie że ona mówi, tak. no dobra, to jest jakaś szansa i... I, może, I ona może... się tego chwyta, chociaż nie do końca i to może pasuje, ale może, dość... może nic już jej nie, nie spotka czeka w życiu. Więcej. Że tak. to jest trochę taki mindset. No i jeszcze jest Ashley Judd, która też jest całkiem ciekawą tak. postacią. Charlene Char się nazywa. Dziewczyna Krisa. No absolutnie, no. ona jest, ona, bo ona jest niby troszeczkę to jest jakby taka ta sytuacja z, z Al Pacino i z jego życi, życiem domowym, tu jest troszeczkę jakby tak odzwierciedlona jakby w relacji Krisa, i jego i, i Ashley Judd, mimo że zupełnie nie, prawda, ale, mhm. ale tutaj jakby tu, tu jest to lustro postawione, prawda? Mhm. Co też jest ciekawe, że nie, że prawda, Al Pacino jest mhm. ogólnie przeciwstawiony. Deniro, ale mm -hmm. tutaj jest właśnie fajnie, że jest ten akcent przesunięty i że tu mamy też taką, jakby z drugiej strony, relację małżeńską, która. No, nie, jest idzie. tak, że ten Walkilmer jest takim trzecim kołem tak. u wozu, bo nawet otwarcie <laughs> filmu jest takie, że najpierw mamy Deniro i zaraz potem mamy Pakczyny. Nie są ewidentnie sobie przeciwstawieni, ale zanim przejdziemy do Pacino, na chwilę się pojawia Walkilmer. Kupując tak, tak. Kupując tam coś w sklepie, nie? I to jest trochę takie psuje jakąś taką czystość, ale to jest też pozycja tej postaci. Tak. On też jest jedyną postacią, która ucieka. Jedynym postacią, która ucieka. Tak. Chociaż również kosztuje go to Kobietę no, tak Wszystko jakby. go kosztuje. Wszyscy, wszyscy przecież... płacą kobietami w tym filmie. Że nie wszyscy płacą kobiety. Jezu, <głos》>, jak to brzmi. Włącznie z danym trecho, też, któremu zabijają, zabijają dziewczynę. Tak. Dany trecho, który w tym filmie nazywa się Trecho. Tak, słodko. No nie, Wal Kilmer mówi na przy... przecież do Denego, że on i słońce zachodzi i wschodzi mhm. razem z nią, prawda? Ta rodzina jest dla niego ewidentnie najważniejsza, więc on porzuca. Tą godzinę, prawda, ucieka w te 30 sekund, jak mm -hmm. ona mu daje ten sygnał, co mm -hmm. też jest takie piękne, bo jednak ona mogłaby go sprzedać, mm -hmm. i widać, że jednak go kocha, i że I też to jest. Bardzo jasno masz opisane, ile ją to kosztuje, tak. i że to być może przekreśliła przyszłość swojego dziecka, i tak dalej. No, no dokładnie, ale jednak, jednak jakby daje mu uciec, czy tam daje mu sygnał, i ja, jak miałam tak czy, czy dlatego. Walki Lomorowi się udało uciec, bo nikogo nie zabił w tym filmie. Takie moralizatorskie tutaj. <grymne> Ale jak prześledzisz, to rzeczywiście on nikogo nie zabija, praktycznie. Um, tak, praktycznie, prakty z, ak z akcentem na praktycznie. <grymne> praktycznie nikogo nie zabija. Znaczy, ja nie twierdzę, że to jest dobra postać. To nie jest dobra, to nie jest dobra, dobra postać. Ale właśnie to, to, jest, to jest ciekawe, że tutaj nikt nie wygrywa, prawda? że sprawiedliwości się. Powiedzmy, staje zadość, ale właściwie wszyscy są przegrani. Mhm. Wszystkie relacje się rozpadają, mhm. czas się kończy. Jeszcze teraz myślę fryzurami o tych, o tych związkach. <laughs> bo Walkie jeśli i Grzad mają w zasadzie tę samą fryzurę. I nie t... mają tej socie. Nie, ale wiesz. <laughs> Są blondynami, ale wiesz o co boy. chodzi. Takie <laughs> mają zakrzesane do tyłu, blond, czupryny. I to jest być może znak takiej ich jakiejś mimo całej burzliwości tego mm -hmm. związku, i, i tego niedogrania, i tego hazardu Wala Kilmera i takiego połączenia. Jakiegoś takiego połączenia. No bo De Niro i Amy Brenneman zupełnie, zupełnie inaczej wyglądają. No, szczególnie, że ona ma właśnie te burze takich loków, a on jest tak gładko zaczesany. I... Wiesz, że Vincent Hanna i, i, i tak Justin też są mniej też, więcej z, tak. z, z tej samej fryzury zrobieni. Tak, z tej samej style. I jeszcze miałem taką myśl o Johnie Wojcie w tym filmie. O, że, też miał że John Voight wygląda z kolei jak stary Val Kilmer tutaj. Tak. Też ma tę fryzurę, nie? Tak, a to ciekawe. I nie wiem, czy to też jest jakiś związek. Bo jest, czy jest ten motyw, że on go, on go puszcza, tak jakby. Mm -hmm. Że Walkilmer jest ranny, mm -hmm. jest pod opieką Grzana Wojta i po jakimś czasie przyjeżdża do niego McCall i mówi: Gdzie jest Gdzie Chris? Gdzie jest tak. Chris? A on mówi: puściłem go On mówi: Jak to go puściłeś, nie? Do żony go puściłeś, jak mogłeś go puścić? A Grzana Wojta mówi: To jest wolny kraj stary. Mm -hmm. I. Nie wiem, jakieś takie przekazanie pałeczki, może, może, mm. może Chrisa po opuszczeniu żony czeka już tylko bycie Johnem Wojtem? No możliwe, możliwe. Zresztą, wydaje mi się, że Chris jest bohaterem tego sequela gorączki, który, który napisał Michael Mann. Tylko a, w formie książkowej to istnieje. A, okay. I to jest trochę prequel, z tego co rozumiem, Aha. o młodości Vincenta Hany, a trochę sequel. O dalszych losach Chrisa. Los... Ciekawe, ciekawe, bo nie wiedziałam, że to coś takiego jest. Nie wiem, no chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że, bo prawda, Chris jest tak jakby trochę synem uh -huh. duchowym, uh -huh. można tak powiedzieć. To uh -huh. znaczy, jeżeli Robert De Niro ma jakąś uh -huh. prawdziwą relację, to moim zdaniem jest to właśnie relacja z, z, z tą swoją ekipą i z Chrisem no tak, Szczytowym. No Chris jak żona go wyrzuci z domu, to idzie spać do Idzie tak? do tak. A potem tak. nie idzie mu naprawiać rodzinę, Tak, pistoletem, tak, tak, co tak. prawda? No właśnie, tak. Tak, jakoś <laughs> bardzo agresywne to jest. Tak, bo to jest śmieszne, że ja mam sympatię do Wincenta Hany, natomiast nie mam sympatii do Nila. W sensie, że mhm. ja cenię jego profesjonalizm, ale to nie jest ktoś, komu ja kibicuję. Mhm. Oczywiście ja chcę, żeby on załatwił swoje sprawy i żeby wszystko było w porządku, prawda? żeby zabił tego złego, tych dwóch złych, co tam ma ich zabić, mhm. ale to nie jest tak, że jakby myślał sobie, no tak. To jest też taki... bo, bo lubisz, bo lubisz Chrisa, prawda? Lubisz tak, go. Tak, tak, tak. To jest też takie ciekawe ćwiczenie, teraz sobie pomyślałem, mm. takie eksperyment myślowy, jakby zamienić aktorów. Myślę, że nie. to jest, niezamienialne, to jest że niezamienialne. Pacino by nie zagrał Macaulay'a, a Daniro by nie zagrał y, Vincenta Także znaczy, Zagraliby, zagrali by, oczywiście, to są by, świetni no, aktorzy, tak. ale myślę, że to jest gorsza opcja. Że mm. jednak y, w tym wypadku jakieś takie połączenie roli z Emplu'a tak. procentuje. Jest coś w tym, aczkolwiek... Ja na przykład bardzo lubię Al Pacino w roli Michaela Corleone, który też jest super wycofany, mhm. prawda? I też to jest, to też jest po prostu zero, w ogóle jak nie Al Pacino. A to jest ciekawe, bo w sumie tam oni jakby też są skontrastowani na no odwrót, tak? Tak. To Daniro jest tym takim, tym dobrym jakby, tym... Powiedzmy, że dobrym. Nie? No tak. Ciep, ciepłym to jest to słowo, nie wiem, czy ciepłym. Rodzinnym, ale... człowiekiem rodzinnym. z rodziną, prawda, który dba o siebie mm. i o swoich, Boże, dba o swoją rodzinę i o swoich prawda, współpracowników. Więc może by się dało jednak. No, mi się wydaje, że to są na tyle świetni aktorzy, żeby się na pewno dało. Tylko, że akurat padło w ten sposób i, i to jest już tak wbite w naszą głowę, że, że nie da się. No. Ale to też jest film, zauważ, o ekipach i o braterstwie broni, tak to, tak, tak, tak to powiem. No bo już jest cała ta ekipa Vincenta Hanna, tak. która też jest taka bardzo charakterystyczna. To są tacy rozpoznawalni mm -hmm. aktorzy drugiego planu, West Studi na przykład, mm -hmm. który grał chyba jednego z tych y, y, złych, rdzennych Amerykanów w no, ostatnim grał, No grał, tak, właśnie. tak, tak, no głównego złego. No. Co też jest ciekawe, bo teraz przejdę na chwilę do ostatniego Mojhicanina. Mimo że powiedzmy lata 90. może Dzisiaj by ten film trochę inaczej wyglądał, jeżeli chodzi o reprezentację, ale mhm. też masz poczucie, że Magła ma absolutnie prawo być w tym miejscu w którym, i robić to, co robi. Że mhm. on wcale nie jest, że on ma swoje backstory, że on ma swoje jakby motywacje i że też nie jest tak do końca zły, tylko po prostu jest człowiekiem, który chce załatwić swoją sprawę do końca. Więc, więc to jest. To jest bardzo, bardzo fajne, właśnie um, u Michaela Mana, że, że tam ci, ci bohaterowie oni żyją, że to nie, jest, że to nie są jednowymiarowi bohaterowie, czyli tacy, tacy, jakieś płaskie jakby wycinanki. Ewentualnie można by się przyczepić do tego Wayne Groffa, prawda? No on jest, ten Waynegro, on jest takim faktycznie. Tak. Vilanem. On jest takim Wilanem, on jest takim właśnie, że bije, bije kobiety, zabija kobiety i jest w ogóle ogólnie okropnym, toksycznym facetem. Ale tutaj właśnie chcę przejść do, tej, do tego wątku, czyli do jakby męskości, mhm. że owszem, to są filmy. O mężczyznach i mężczyźni są główny, głównymi bohaterami, mhm. ale to nie są filmy jakieś gloryfikujące właśnie toksyczną męskość. Mimo, że ci ludzie robią powiedzmy bardzo męskie zawody, czyli są kryminalistami i, i policjantami, to wszystko jest jakby takie oblane takim powiedzmy, właśnie męskim sosem, mhm. to toksyczny jest tylko ten Wayne Grove, a to ich złe zachowanie jest karane, w tym sensie, że oni nie. Jakże oni nie są bohaterami, oni nie są charosami, tylko tak. są o, to jest to. postaciami dramatycznymi, są ludźmi tak. w pułapce egzystencjalnych tak. wyborów. <grym> no trochę tak. I, bo ja pamiętam, to, to jest taki film, który się, wydaje mi się, lepiej ogląda z wiekiem, albo lepiej mhm. się do niego wraca nawet. Bo ja pamiętam, jak obejrzałem ten film w tym 95-6 mhm. na VHS-ie. I obejrzałem, i okej, okay, ale jakoś wiesz, Szklana pułapka była wtedy lepsza. Bo to jest trochę ta, w taki film, po którym możesz się spodziewać, że będzie właśnie. Mhm. Nie wiem, czemu szklaną pułapkę akurat użyłem jako przykład, ale wiadomo no prosty, o co. chodzi. Nie? tak, prosty akcyjny. W sensie, oczywiście, nie, 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 nie żeby to nie, nie było, chodzi. nie o to chodzi, chodzi o jakby inne kropy. A to jest jednak, ten akcent jest na ten egzystencjalizm i no to takie. Trzeba być w pewnym wieku, żeby to zrozumieć, wydaje mi się. Że im jesteś im się starszym, tym się bardziej rozumie, że Ży, jest ciężko. Że, że nie? życie jest ciężkie. I, I to jest o tym film. Życie jest ciężkie. Nie ma lekko. Michael Mann poleca. Tak, a człowiek jest samotną wyspą. To też ciekawe, że mówisz o tej męskości, mm. że ona nie jest gloryfikowana, bo jeszcze taki znalazłem taką ciekawostkę znalazłem o występie Amy Brenneman w tym mm -hmm. filmie, która gra tę ID, mm -hmm. dziewczynę Nila. Ona nie chciała grać w tym filmie. O. Ona powiedziała, że... To nie jest dla niej film, ona nie lubi takiego kina. Spotkała się z Michaelem mhm. Mannem, powiedziała, że wszystkie postacie w tym filmie są obrzydliwe, ona nie chce brać w tym udziału, to w ogóle jest nie dla niej. Nie A dla... Michael Mann powiedział, i właśnie dlatego powinnaś zagrać, bo właśnie taką jesteś postacią, taką masz postać. Nie? Mhm. Więc to też pokazuje jakąś taką świadomość Michaela Manna do tego, Stosunek do tej tak. właśnie toksycznej męskości, o której tak, właśnie... ale właśnie I to nie tak, że o, oni mm -hmm. są źli, le, toksyczni. Mm. Tylko jakby oni są po prostu skomplikowani. Oni są skomplikowani, dokładnie. I tak samo te kobiety są skomplikowane. Mm -hmm. To znaczy, można powiedzieć, że tu są kobiety jakby w długoplanowych rolach, ale każda z tych kobiet ma jakąś swoją agendę. I prawda tą Justin można by wziąć i ją przyrównać do żony policjantów, którzy są niezadowolone, że mm -hmm. mąż długo pracuje. Ale i nie chodzi o to, że ona. Długo pracuje. I jej, jej chodzi o to, że on jest nieobecny. I to jest coś w sensie emocjonalnym, emocjonalnym jest nieobecny. I to jest bardzo ciekawe mm -hmm. na przykład, bo to nie o to chodzi, że nie masz czasu dla mnie i tam płacze w szlocha w coś tam Tak, bo też nie ma tam. klasycznej sceny zrzucania obrusu Ta. na przykład. Ona w zasadzie nie robi wyrzutu takiego nie, nie. dramatycznego, filmowego wyrzutu. Ona z nim spokojnie rozmawia, co by chciała, czego by, a czego by nie chciała. Nie chciała i co się dzieje, I, i to jest jakby jasno wytłumaczone i ona też jest skomplikowana. Z postacią, mhm. prawda? I z tą relacją, z tą córką to też jest takie wsp wspaniale to jest pokazane, że jest ta scena poranku, prawda? Gdzie Vincent sobie idzie, ona zostaje z córką i córka czeka na ojca, prawda? Mhm. I córka nie może spinek znaleźć, czy czegoś tam nie może znaleźć. Mhm. I ta mama taka jest trochę nieobecna tam czy tak. Wiesz, Vincent wychodzi. I scena się nie kończy, znaczy mhm. scena się ciągnie dalej, tam jest dalej jakaś sytuacja, rodzina, mimo że już, bo Wincent, który jest naszym głównym bohaterem, bo, wyszedł i go nie ma, mhm. a tutaj jest relacja jakaś, coś opowiada o tym życiu jego i o tej rodzinie i o tej kobiecie i o tym, co ona, jak, jaki ona ma relację z, tym, z tą córką, prawda? Mhm. I też, też jest nagle jakaś taka sytuacja, scena, gdzie ta córka, Wincent ją podwozi ze szkoły. Mhm. Albo no, jest ta scena tej próby samobójczej, prawda też. Który... To Justyni mówi też, że tak. on wybrał je, jego, że, tak. ona, że, pfu, że ona wybrała jego, że tak. jakby u niego to zrobiła w, w mieszkaniu, y... czy tam w pokoju hotelowym w tym wypadku. I tak. to też o czymś świadczy. Tak, ale że to jest dużo więcej skomplikowanych jakichś emocji, i to nie jest wszystko jednowymiarowe, że właśnie. To jest takie Budowanie świata, ale też budowanie tych postaci. Tak samo postać Ashwitza to jest mhm. postać, która też jasno wyraża, jakie ma potrzeby i oczekiwania, mhm. i też jest osobą, która podejmuje świadomie decyzje. I i chce odejść, nie chce odejść, trochę w, 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 przez tych policjantów, jakby wboksowana w jakąś sytuację. Mhm. No też jak mówimy o związkach, to już to jest jeden związek, w którym się też wszystko trochę odbija, czyli związek tego Dona, ku, kucharza z tą jego, jego dziewczyną. Tak. I tam jest taka scena, że on mówi: Co ty w ogóle we mnie widzisz, czy, czy my ty ze mną mhm. jesteś, nie? A ona mówi, że z niego jest dumna, że jest dumna z tak. niego, jakoś go to strasznie wzrusza. Tak, on zaczyna płakać. tak. Ale też trochę opowieść się takim. To jeszcze takiej męskiej dumie, nie? bo tak. on musi przełknąć bardzo dużo, żeby w, się zgodzić na tę pracę z tym facetem, który jest jego szefem, mm -hmm. który jest taki bardzo no, toksyczny, tak to tak. powiedzmy. No. Ale on jakby ok, on chce tutaj wyprostować swoją drogę, więc no. się na to godzi, ale widzi, że to się w nim gotuje, i przy pierwszej możliwej okazji jednak tak. Siusiakrzak wygrywa. No. Chociaż ja to upuściłem teraz. To upuściłeś, tak, tak. Mi się wydaje, że to nie, on nie robi tego właśnie z dumy, on to robi z tego, że to jest Bo on po prostu Bo to z tego nie robi Hej, przygoda. Tak. Tylko widzisz, nawet jak się decyduje, tak. to, to Michael Mann zostaje z nim na chwilę z kamerą i tak. masz ta taką scenę, że. Rządny nie widzi, że on był dumny albo zadowolony, mimo tego, że potem popycha tego szefa. Ta. Ale to, to popchnięcie tego szefa jest trochę takim popchnięciem Pop siebie samego. Czy nawet. popchnięciem życia, jakby po prostu. jakby Życie mhm. on próbuje, on chce coś, in coś innego osiągnąć, prawda? On chce, żeby ta kobieta, ona, ona mówi, że jest z niego dumna, on chce być wart tej dumy. Mhm. Prawda? A tu się okazuje, że jednak nie. I... No bo jednak świat. Bo jednak świat. Bo to jest no. też świat o tym. Yy, świat o tym. <laughs> świat o tym. <laughs> świat też jest o tym, o czym zaraz powiem. O tym, o czym jest ten film. Czyli o tym, że, jakby, że ta rzeczywistość jest chaotyczna. Że każdy mm -hmm. ma sobie swoje plany. Tak. Ale te plany to... A potem, wiesz, gra codzienność. I no. Macaulay ma wszystko wyliczone w zegarku idealnie. A potem pojawia się Wayne Grohl, który jest takim dzikim elementem. Te oba skoki, które się psują, to psują się przez Węgro właśnie, mm -hmm. nie? Bo w pierwszym, za pierwszym razem on jakby zapija tego policjanta, mm -hmm. więc oni muszą zabić pozostałych policjantów, więc wtedy wydział morders tak. się zajmuje tym, a nie wydział jakiś inny. I wtedy Pacino się interesuje sprawą. A potem to przez Węgro, jakby ta postać Henry'ego Rollinsa kabluje, że mm -hmm. będzie taki napad, itp. Itd. Ale to nawet nie chodzi o to, że ten Węgro jest jakimś symbolem mm -hmm. chaosu, bo on nie jest żadnym symbolem chaosu. Także w takim małym sensie tak, ale nie jest jakąś wielką metaforą w tym filmie. Tylko jakby mówię o takich energiach, które pracują tak. w tym filmie, że to po prostu jest o tym, że próbujemy sobie układać jakoś życia. A tutaj. To brzmi banalnie, jak się tak to powie. Brzmi banalnie, nie? ale zauważ jeszcze, bo druga rzecz, która psuje wszystko, to jest właśnie ta Idis. Czy psuje też w cudzysłowie, no jakby. Przecież Nil powinien nie robić już tych skoków. Jak się okazuje, że policja jest mhm. na jego tropie, to powinien po prostu odejść w czytelniki. Bo hit jest around, around the corner. A, a on jednak jemu zależy na tym skoku, bo on chce z Edith, Edith wyjechać. I, mhm. Więc też, też jakby rozprasza się no, tą sytuacją. A, więc to też jest coś, mhm. czego nie wziął pod uwagę. To znaczy, że pójdzie do baru i spotka dziewczynę, mhm. nawet i nie, nie szukając. No. Chociaż też jest też znamienny, że jakby ostatni wybór każdego z bohaterów, każdego z dwóch bohaterów polega mm. na tym, że jakby wybierają interesy, a nie, a nie kobietę. Nie? Znaczy wybierają, wybierają siebie nawzajem. No. Siebie nawzajem, no, trzymają się za rękę no, na końcu się filmu. trzymają rękę. Też ta scena na tym lotnisku. Jezus Maria, jakaś taka właśnie energia jest w tych obrazach. Ale właśnie to jest fajne. Czasem masz takie rozbudowane setpisy, jakby właśnie ten pościg na lotnisku. Dużo tam robi kamera, dużo jakby, mhm. dużo jest przestrzeni, dużo jest światła i różnych rzeczy. A potem masz scenę w kawiarni: gdzie masz po prostu kamera na jedną tak. twarz, kamera na drugą twarz i cześć. I to jest też bardzo in interesujące w tej ich rozmowie, że to jest najprościej w historii kina podawany dialog. Że to jest Aha. jeden mówi, przerwa, drugi. drugi mówi, przerwa, jeden mówi swoje, przerwa. Ale no wiesz co jak, chodzi. Jak zaczniesz to. Jak zakszysz, to za, jak, Oglądałem kiedyś tę scenę kilka razy pod rząd mm -hmm. i jak zaczniesz to zauważać, to w którymś momencie to się robi dziwne. Mm -hmm. że nie, nie, nie radzę tego zauważać, bo mm -hmm. wtedy sobie myślisz. Właśnie wszystkim powiedziałeś, żeby to zauważyli. Nie, to zrobiłem, tak. Nie patrz w prawo i właśnie wszyscy pod, spojrzą w prawo, nie patrz w dół. No, ale, ale to działa super, bo widzisz, mm -hmm. jak oni. Ogrywają siebie nawzajem, jak oni reagują, widzisz w, tych, w ich oczach, jak oni. Je, też to, jak na przykład Deniro się ociepla w toku tej rozmowy. Tak. bo on na początku jest taki bardzo spodełba i taki bardzo ma te tak. kąciki ust w dół. Tak. a potem trochę taki się robi większy. Bo... Nie no, uśmiechają się na, do siebie mhm. na końcu. To no. znaczy, że jest taki uśmiech, jakby na zasadzie, hej, widzę cię, prawda? I też śmieszne są takie momenty, że oni sobie tak dogadują, tak. co, co Paczino pytała o jego historię więzienną, a do tak. i co chcesz, zostać penologiem? No, tak, tak. A tak. potem ten do niego, a ty jesteś mnichem? Tak. Oni się taksują, no, mhm. prawda? Na tym polega też ta, ta rozmowa, że oni się badają i zresztą pewnie dlatego się w ogóle. Jest ten pomysł, żeby, żeby mieć tą rozmowę. W sensie bohaterowie wpadają, jeden, jeden proponuje, drugi się godzi, żeby jakby wybadać rywala, jakby sprawdzić, sprawdzić, wybadać jakieś takie słabe punkty, albo jak można kogoś będzie podejść i tak dalej. No i nagle się okazuje, że, że tutaj jest, jest miłość, no powiedzmy. No a z drugiej no, strony jest pokazane, gdzie, kto stoi i że mhm. kiedy przyjdzie, co do czego to. Brother, you are going down. Brother, you are going down. Ta. <laughs> tak. Tak, ale jeszcze ja chciałam o tych scenach akcji powiedzieć, bo prawda, um, scena w kawiarni jest bardzo spokojną sceną, mm -hmm. natomiast Gorączka słynie po prostu z, jednej, z dwóch chyba najsłynniejszych scen akcji, znaczy przynajmniej jednej tej najsłynniejszej strzelaniny miejskiej, mhm. prawda, która była kopiowana przez, może nie kopiowana, ale może powiem tak, była inspiracją do wielu różnych innych scen, chociażby Dark Knight. Ale to ten pierwszy napad, jak sobie go obejrzysz, tak. a potem obejrzysz Dark Mrocznego Rycerza, mhm. albo obejrzysz Miasto Złodziei fleka. Mhm. Albo no, pewnie jeszcze dziesięć innych filmów. Winter Soldiera nawet, no. nawet. Jest to bardzo ikoniczna scena, prawda? Trochę żeśmy już o niej mówili, jakby o topografii tej sceny mm -hmm. i tak dalej. Natomiast to co, jest, to, co jest ciekawe, ten film właśnie słynie, że to jest właśnie świetny, heist movie. Natomiast to, dlaczego te sceny są świetne, nie dlatego, że są świetnie nakręcone, a, mimo że są, ale one robią wrażenie, bo ma, my jesteśmy zainwestowani w bohaterów, w sensie, że my trzymamy z bohaterami i to jest to, co jest jakby za zawsze... tej drugiej, nie? Bo, bo... Nie, w tej pierwszej. No, ale bo ta... pierwszy interesuje cię sam proces. jakby tak. Sam proces jest na tyle ciekawy, bo na tym etapie mm. nie jesteś zainwestowana. Dopiero nie, co poznajesz tych ludzi. No tak, mm. no jakby poznajesz ich przez, tą, mm. przez ten napad. To mm. znaczy Widzisz ten napad, jak on idzie, poznajesz, że jakby wiesz o co chodzi. Mm. Widzisz tą reakcję na to, jak właśnie Waynegrove zabija. Jednego ze strażników, mhm. i potem co się dzieje dalej, i jak to wygląda, i jaka mhm. jest ich reakcja, i że widzi, że to są profesjonaliści, i tak dalej. Natomiast druga scena, no, to druga jest powiedzmy taka kultowa. I, I Michael Mann bardzo często to robi w swoich filmach, że popycha fabułę, opowiada o bohaterach właśnie za pomocą scen akcji. I te sceny akcji są emocjonalnie intensywne mhm. i mają ciężar, dlatego że ci bohaterowie są tak świetnie zbudowani. No, ja się czasem zastanawiam, to już jest takie bardzo wydumane, filmoznawcze, mhm. ale co jest ważniejsze w kinie? Akcja czy postać? Ha. I ja z, im, im jestem starszy, o. tym bardziej doceniam gorączkę i tym bardziej dochodzę do wniosku, że nie ma różnicy między akcją a postacią. Że mhm. jakby akcja to jest to, przez co poznajesz postać. Mhm. Że dobrze napisany scenariusz to nie jest taki, w którym bohater mówi, a ja się nazywam tak i chciałbym zrobić to i, i mhm. będę robił to. Chociaż to też się przydaje, oczywiście. Ale że bohaterów poznajemy przez to, jak działają, i w filmach akcji poznajemy ich to, jak się zachowują w scenach akcji. I to są takie rzeczy, których nie rozumieją ludzie, na przykład typu Zack Snyder, mm -hmm. dla których sceny akcji to są po prostu ładne obrazki. Tak. Fajnie dostać ładne obrazki, jasne. Ale jeśli te obrazki nic nie znaczą poza tym, że są ładne, to hmm. czemu ja się mam tym interesować? Tak, no. U Michaela Mana tak nie jest. No nie, u Michaela Mana właśnie jest na odwrót. I dlatego ta, ta scena akcji jest taka kultowa fakt, ona dobrze wygląda, ale gdyby po prostu to była scena akcji, która dobrze wygląda, to byśmy powiedzieli, o, świetnie wyglądająca scena akcji, ale totalnie byśmy zapomnieli. Znasz tych ludzi, tak. wiesz, czego chcą, Coś... wiesz, czym ryzykują. Wcześniej mamy tę rozmowę, gdzie Macaulay jakby przepytuje mm, swoich tak. ludzi, pyta, słuchajcie, to jest taka sprawa, że jak chcecie rezygnować, to rezygnujcie i mm. każdy jakby ocenia we własnym sumieniu i podaje tak. własne powody, więc wiemy to. Wiemy, jakie są komplikacje. To, że mm -hmm. na przykład kierowca odpadł, musieli na gorąco znaleźć mm -hmm. nowego kierowcę. Widzimy kolejne te problemy, które się pojawiają na drodze. Wiemy, że tam zostało nakablowane, że policja mm -hmm. już wie. Potem mm -hmm. wiesz, że jeszcze Vincent Hanna, więc mamy sprzeczne, mamy dylemat widza w pewnym sensie, tak. bo trochę kibicujemy jednym, trochę kibicujemy drugim. Konflikt tragiczny. No. I to wszystko, jeszcze mam, masz ten taki pulsujący soundtrack, mm -hmm. no to w ogóle wykorzystanie przez Michaela Mana muzyki, to jest też o, to temat na osobny, no, 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 no. osobny podcast pewnie. <laughs> Więc tylko powiemy, że tak, wykorzystuję muzykę w tym filmie. <laughs> tak, tak. Ale no też i tak, to wszystko się sumuje. Tak, nie? ale też tak sobie myślę, że bo z tą muzyką, ym, prawda, no nie wiem, to teraz sobie o drive pomyślałam, że, że jednak Dref, refna? Refna, tak. No, drive tak. refna, na przykład, a złodziej Mana, to no. wydaje mi się, że to jest prosta linika, prosta relacja wynikania. Tak, że te obciski palców na, na, na Michaela Mana, na kinematografii i mhm. na właśnie e, gatunkach, i tak dalej, bo to już, już wspomniałam o Manhunterze, mhm. e, prawda Śm śmiałam się, że David Fincher, prawda, Mine Hunter, serial. E, mhm świetny zresztą, to jest w sumie ten sam serial. W sensie, że Ma Mine Hunter mamy agenta FBI, który szuka seryjnego morderca i konsultuje się z Hannibalem Lecterem, którego mhm. zresztą gra Brian Cox, więc ha. I moim zdaniem ten film się trochę zestarzał, ale właśnie zestarzał się, on jest bardzo manowski, jeżeli chodzi o wizualną stronę, natomiast on jest bardzo statyczny. Mhm. I to, co właśnie mówiłam w gorączce, że, że kamera się rusza, w Minehunterze się praktycznie w ogóle nie rusza, jakby wchodzimy w głowę bohatera za pomocą innych środków. To jest pierwszy raz, gdzie właśnie te techniki takie FBI, takie śledztwo i właśnie takie śledztwo, że tam siedzisz i skrobiesz coś i patrzysz się na odciski palców i że to było jednym z tematów tego filmu. No i potem takie rzeczy jak siedem, nie wiem, właśnie Fincher i, i, milczenie, i owiec. milczenie owiec, i tak dalej, i tak dalej, no to, to, to jakby poszło jakby za tym. Bo tak sobie myślę. Mówisz, że Mine Hunter. przegrałem. Że Manhunter się zestarzał. Myślę, że gorączka się dobrze starzeje. No. Że to jest jeden z lepiej się starzających filmów lat 90., nawet. Mm -hmm. W ogóle lata 90. były dobre. Ale jest coś takiego ponadczasowego w tym filmie. Bo jest. właśnie. To jest taki, taki ciekawy paradoks w stylu Michaela Manna, że on jest bardzo st stylistyczny, mm -hmm. ale z drugiej strony on jest też taki wycofany i mm -hmm. taki coś takiego zen ma w sobie, że on się, przynajmniej w tym filmie, mm -hmm. że on się tak jakby. Jest to 90 i mm -hmm. jest to w, o, o określonym czasie, w określonym czasie i w określonym miejscu, ale zarazem. Jakiś taka powścią powściągliwość w tym jest, która, która daje temu filmowi jakąś taką ponadkresowość właśnie. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Nie, dobrze to, dobrze to mówisz. Ja wiem, o co ci chodzi. Prostota też jest taka. Tak. Tym, że on się. Tak, to ten styl jest widoczny, i mówiliśmy mhm. o tych różnych dziwnych kątach kamery, miejscami i tak dalej. Ale on. On celebruje jakby. Ten styl... styl celebruje świat i emocje bohaterów, tak, a nie sam siebie, tak? Jakby. Tak, 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 tak. Dokładnie dobrze to, dobrze to ująłeś. Teraz sobie właśnie przypomniałam jakie śmieszne ujęcie, bo jest ta scena napadu pierwszego, ciężarówka wjeżdża w furgonetkę, uderza, furgonetka wjeżdża w jakiś taki samochodowy parking, czy to jest mhm. chyba dealer samochodowy, mhm. samochodowy taki, czy coś. Wzderza się, zatrzymuje się ta ciężarówka na takim planie ogólnym, i kamera nagle zamiast uciąć na coś innego, czeka aż opadnie taka szarfa jakaś, taka mm. błyszcząca szarfa, jakby i taki jakby było zderzenie, akcja, akcja, akcja i nagle jakiś taki oddech. I tak uh -huh. się myślę sobie, co to, w ogóle, co to w ogóle jest? Po prostu, co to jest w ogóle? Tu mamy niby szybko, szybko, prawda? Mamy tam 30, 30 sekund albo ile tam, 3 minuty, 3 czy minuty. cokolwiek. Tak, a tutaj nagle... Jak będziecie robić napad, to czas <laughs> tak. reakcji policji 3 minuty. <laughs> a tu nagle po prostu, wiesz, szarfa spada, no i, i, i pięknie to wygląda i tak dalej. I jest coś, jest coś w tym, że to Daje jakby upus jakiemuś napięciu. Nie wiem, to jest też świetnie zmontowany film, ale tak w ogóle kino Michaela Mana w momentach, których on ucina, to jest też bardzo ważne. I na jakim, na jakim jakby ruchu, czy, czy, czy właśnie na jakimś sta, statycznym kadrze, jakby to, to wszystko jakby dodaje ekstra wartość. No ja mówiłam o tym początku, prawda, że on idzie... Przez szpital, mm -hmm. prawda? I idzie tą drogą, i zjeżdża w dół. Także to jest scena bez, bez wartości w bez, takim sensie informacji, nie? Bez wartości informacji, dokładnie, ale z drugiej strony dostajesz całe mnóstwo informacji wizualnych, mm -hmm. i to moim zdaniem się nie starzeje. Mm -hmm. Takie, że ta, ta, mm -hmm. Taki sposób prowadzenia narracji. Mm -hmm. No bo to jest właśnie, to jest właśnie kino. Zgłupie. No. Rozmawiamy o tym filmie. Powtarzałem go wczoraj. I tak jak rozmawiamy, to właśnie mam ochotę go obejrzeć no. jeszcze raz. Przecież ja wierzę, ja go tuż przed nagraniem oglądałam sobie, powtarzałam sobie ten i jakoś nie, nie obejrzałam do końca, tylko sobie jakieś tam wybrane sceny powtarzałam. To i jest jeden z filmów, w który mam ochotę częściej oglądać. W sensie, tak. bardzo rzadko ulegam temu, ale często mam taką myśl, on jest też obecny na wielu różnych platformach mm -hmm. równocześnie, tak, tak, więc tak, on tak. jakoś tak miga i czasem sobie A. myślę, o gorączka. I zachęcam ciebie, i zachęcam ciebie do obejrzenia innych filmów. Zobacz sobie tego Ali, naprawdę to jest warte. To jest... Bierze. Wierzysz czy wierzysz? Co Na razie wierzę, a potem zobaczymy. Zobaczymy, czy bierzesz. No, ja nie przepadam um, za zakładnikiem. W sensie, że to jakby nie jest mój. Um, nie, no, ja lubię zakładnika, ale to jest taki prosty. On jest. Terenie. Miami Vice uwielbiam. I to jest też coś śmieszne. Faceci u Michaela Manna naprawdę dobrze wyglądają. W sensie. Colin Farrell nawet z wąsem. Jezus Maria, Colin Farrell. To nie jest w ogóle mój typ urody. On tam ma dziwny wąs i dziwną fryzurę, ale w taki sposób, w jaki on... Jego obecność, w jaki sposób on idzie, w jaki sposób on patrzy. Ja myślałam sobie, kurde, bele, co za przystojny koleś. To jest w ogóle ciekawy film, bo to jest taki jeden z bardziej niedocenionych filmów w tej dekady, w której wyszedł, mm -hmm. wydaje mi się, to Mami waj. Ja sam pierwszy raz, jak go obejrzałem, to miałem takie... E, dziwne. No. Ale warto wrócić. Warto wrócić. Nie, no, tak jak, tak jak mówiłam na początku, to jest film, który jest w sumie arthousowy, bym powiedziała. Mm -hmm. e, mimo, że są policjanci i, i gliniarze, Boże, policjanci i złodzie, nie, handlarze narkotyków, dobra. Mimo, że są policjanci i handlarze narkotyków, ale jakby sposób nakręcenia, jakby tam też są takie dziwne jakieś cięcia e, montażowe, takie po prostu właśnie też oddające jakby wewnętrzne życie bohaterów i tą wewnętrzną rostekę, bo to są dopiero bohaterowie, którzy nie mają czasu. Prawda? Bo to jest w gruncie rzeczy historia miłosna. Jest Colin Farrell, który się zakochuje w Gongli. W gongli I ona, on jest policjantem Tajniakiem. Ona myśli, że on jest handlarzem narkotyków, tak mhm. jak ona, a ona tu pracuje dla jakichś tam kolumbijskich gangów. No i po prostu mają chwilę połączenia. Ale jak płyną motorówką. Płyną, motor jak płyną motorówką, ale potem tańczą w, w, w Hawanie. Tańczą i piją mojito, i oczywiście przytulają się, wiatr wieje, piękne morze. W, w większości filmów Michael Ammannu tak, jest to i w Złodzieju jest to, to morze, i w tak. Manhunterze jest morze, tak. domek nad morzem, i w tym, w gorączce przecież. No, w gorączce końcu. to morze jest za szybą, zauważ, mhm. no prawda? Tak. Że on się patrzy, za, czyli tak jakby nie miał dostępu do, mhm. tego, do, tego jakby do tych emocji, da? do tej bliskości, do tego, do tego, co to może symbolizuje. Na szczęście my mamy dostęp do filmu gorączka, <laughs> i nie zawahamy się z niego skorzystać jeszcze nie raz. No szkoda, że ten Ferrari mówisz, że mu nie wyszedł. Nie, moim zdaniem, w ogóle Miami Vice to jest chyba ostatni film dobry mm -hmm. Michalmana. Potem worgowie publiczni. Widzisz coś, coś tam, tam coś przekombinowałem. Co nawet nie, nie obejrzałem go do końca. Mm. Ferrari też. No obejrzałeś do końca. Obejrzałem do końca, mm. ale też jakoś nie tak jest. Zobaczymy. Mm. Na szczęście, się mówi o tym sequelu gorączki. Że Aha. jest książka, że może on by chciał nakręcić. Nawet tam coś było namaszczenie Timotiego Szalameta na młodego Al Pacino. Także znaczy wiesz, Timot i Szalamet zawsze know. na plus. ale nie, No tak, ale, nie, ale może nie tak. już nie psujmy tego. Jakby Gorączka jest pięknym, tak. czystym filmem. Tak, tak, może już po prostu niech on Dostawmy. kręci. E, ja, ja też słyszałam takie, taką opinię Tarantino wygłosił, że Michael Mann robi najlepsze filmy, jeżeli to są filmy właśnie o policjantach i, i złodziejach a te wszystkie jego inne filmy nie są dobrymi filmami. To nieprawda, mamy no, Mohikanin. Ja mohikanin, ale tam też się niby strzelają. E, I ja tego Ali też lubię, mimo że tam, no uh -huh. powiedzmy, może odrobinkę się strzelają tam, ale uh -huh. w końcu że to się boksują. O, więc co tu dużo robić? Co tu, co tu dużo robić? Co tu dużo mówić? Co tu dużo robić? Oglądać filmy Michaela Mana? Tak. Chociaż my następnym razem będziemy oglądać film jakiegoś innego reżysera tak. albo reżyserki. Pewnie coś z listy zgłoszonych. Tak, ale jeżeli. Bo tam dużo ciekawych tytułów. Bardzo dużo ciekawych i właśnie dużo takich pomysłów dla nas też. Uh -huh. e, więc bardzo się cieszymy, że taki był odzew. I jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, propozycje, no to zawsze piszcie na. Na Instagramie no, albo na film webowe adresy mailowe tak. też można pisać. No, czemu nie? Czemu nie? Podniósłem na przykład na filmwebie też o, o, o tym podcaście. W każdym razie czekamy na propozycję. i Gorączka nam się podobała. Gor... Tak, bardzo dziękujemy. Obejrzana po raz piętnasty. <grywanie> bardzo dziękujemy za tę propozycję.